Trwa spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Leśnicy, urzędnicy i część naukowców uważa, że należy wycinać świerki zaatakowane na niespotykaną dotąd skalę przez kornika drukarza. Ekolodzy, przyrodnicy i inne grono naukowców twierdzi, że przyroda z tym zjawiskiem poradzi sobie sama. Problem w tym, że ostatnio w Puszczy Białowieskiej jest wyjątkowo dużo tego owada. Według leśników jego ofiarą padło już 800 tysięcy świerków na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw, a liczba ta wkrótce może dojść do miliona. Czy jest ktoś mądry, kto ma pomysł, jak wyjść z tego impasu i ochronić puszczę? Minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks do planu urządzania lasu i dotyczy on wyłącznie terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Białowieża. On opiewa na sumę do 188 tysięcy metrów pozyskania. I pan minister w swoim aneksie opisał, że dotyczy to głównie cięć sanitarnych. To znaczy będziemy zwalczali kornika oraz usuwali drzewa zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. W Puszczy Martwych Drzew jest kilka milionów. My sądzimy, że nie wykorzystamy tego aneksu. Dyrektor generalny podpisał porozumienie z panem ministrem, na mocy którego 1/3 obszaru puszczy będzie podlegała ochronie. W związku z tym automatycznie można powiedzieć, że część drzewostanów nie będzie podlegała działaniom gospodarczym. Dlatego aneks nie sądzę, żeby był do końca wykorzystany. Nawet te 50 tysięcy metrów sześciennych drewna zaatakowanego przez kornika w chwili obecnej, znaczna część z tego rozmiaru znajduje się po stronie drzewostanów referencyjnych, czyli tych, które nie będą podlegały działaniom gospodarczym. W związku z tym myślę, że na chwilę obecną około 20-25 tysięcy metrów Białowieży będzie działań związanych z wycinką drewna zaatakowanego przez kornika. Innym problemem, równie ważnym, jest kwestia bezpieczeństwa publicznego. Białowieża to teren odwiedzany licznie przez turystów z całego świata, a martwe świerki zagrażają ich bezpieczeństwu. Miejsca dla turystów musimy zapewnić im bezpieczeństwo i dlatego będziemy również tam działać. Jeśli byśmy nie weszli za kornikiem, kornik by oczywiście się dalej rozmnażał. Jeśli byśmy nie weszli z cięciami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, mogłoby dojść do tragedii. No, zginąłby turysta albo zostałyby uszkodzone samochody. Aktualnie wskutek inwazji kornika drukarza prawie 1 000 000 m3 świerków jest martwych, zaś w całej puszczy szacuje się straty na około 4 000 000 m3 drzewostanu. Wystąpiliśmy do UNESCO z propozycją podjęcia działań radykalnych związanych z ochroną puszczy. Mamy nadzieję, że UNESCO przychyli się do naszej propozycji. Będziemy mogli reagować również w starszych drzewostanach. Leśnicy z wieloletnim stażem z przerażeniem patrzą na to, co dzieje się z puszczą. Pracuję ponad 36 lat. I kiedyś takiego widoku w puszczy było trudno znaleźć, po prostu w ogóle nawet nie było takiego widoku. Wszystko było usuwane w terminie i na czas. Z tyłu za mną to jest przykład drzewostanu, którego kiedyś w ogóle nie można było zobaczyć. Każdy na pewno wolałby, że był to las zielony, a nie taki suchy i martwy. Patrząc na ten las, to czuję, że ponad 40 lat mojej pracy zostało zmarnowane. Kornik po prostu nie śpi. Nie czeka i bardzo uwielbia tą machinę biurokracyjną. Mieszkańcy Białowieży od setek lat żyją w symbiozie z puszczą, korzystając z jej licznych dobrodziejstw. Decyzja ministra środowiska pozwoli wykorzystać zasoby puszczy lokalnej społeczności.
ucieszyliśmy się, że ta decyzja otworzy perspektywy mieszkańcom do korzystania z drewna opałowego liściastego, ponieważ od kilku lat mamy poważny problem i zanosi się na to, że do 2022 roku ten problem się jak gdyby nie zamknie. Co prawda te 188 tysięcy, które ewentualnie mogły być tu cięte, to jest drewno iglaste i ubolewamy, że nasz wniosek o dołączenie liściastego nie został włączony, ale rozumiemy, że to nie są ostateczne decyzje i że pan minister weźmie pod uwagę nasze potrzeby mieszkańców gminy Białowieża, ponieważ decyzje, które dotyczą Puszczy Białowieskiej, głównie dotyczą Nadleśnictwa Białowieża. Słyszymy w mediach o ewentualnych decyzjach, które miałyby się nazywać terenami referencyjnymi na terenie Nadleśnictwa Białowieża. W przypadku terenów referencyjnych należałoby rozmawiać z naukowcami, przyrodnikami i z samorządami. Z samorządami jeszcze konsultacje społeczne nie będą, konsultacje społeczne. Poważnym problemem, który bulwersuje mieszkańców Białowieży, jest martwe drewno. W Polsce zalega na jednym hektarze od 5 do 7% metrów sześciennych, ponieważ takie są wyniki jak gdyby badań naukowych. Natomiast w Białowieży zdarzają się powierzchnie, gdzie zalega 95% martwego drewna na jednym hektarze. Nie wolno tego martwego drewna usuwać. A największym problemem mieszkańca jest to, że mieszkaniec drewna na opał kupić nie może. Oczywiście mówię o drewnie liściastym, czyli mieszkańcy mogą sobie tylko na to drewno popatrzeć. Turyści przyjeżdżają i mówią, co to za marnotrawstwo, i mają prawo tak mówić. Turyści zagraniczni, przede wszystkim z krajów frankofońskich, są zdziwieni. Pierwsze, faktem, jadąc z Hajnówki do Białowieży, widzą po obu stronach szosy park krajobrazowy Szafera i widzą, to tam, co tam się dzieje. Są pytania typu, a co to u was, tornado przeszło, czy bądź co innego na przykład. A wy musicie być bardzo bogatym krajem, tyle materiału tam leży. No po prostu odpowiedź jest prosta. Te cięcia są robione, to nikt tam nie wchodzi, tak jak to się próbuje przekazać opinii publicznej, że leśnicy wchodzą i tną bez pamięci, piły tylko warkocze od rana do wieczora. To jest absolutnie nieprawda. Wydaje mi się, że to jest jakaś błędna ideologia, no bo pomija się całkowicie człowieka w tym wszystkim. Różne głosy, różne opinie i różne racje. Jak poradzić sobie z kornikiem w Puszczy Białowieskiej, aby jak najmniej jej zaszkodzić? W tym momencie w przyrodzie, w puszczy, w lasach Nadleśnictwa Białowieża zachodzą procesy, które nie są akceptowalnie społecznie i przyrodniczo. Polega to na tym, że rozwija się kornik drukarz. Jest tak zwane chronimy siedliska, chronimy owady, zwierzęta, ptaki związane z tymi siedliskami. W momencie, kiedy nie ma lasu, bo las jest martwy, te owady też tracimy. Także jesteśmy zobowiązani jako leśnicy do zachowania tych siedlisk i gatunków związanych z tymi siedliskami. Od 2012 roku leśnicy pozbawieni zostali możliwości czynnej ochrony drzewostanów świerkowych. Jedyną skuteczną metodą zwalczania kornika drukarza jest usuwanie drzew i wywożenie ich w porę. Puszcza Białowieska w 1/3 to są drzewostany, lasy świerkowe. W tym momencie tak naprawdę około 30% tych lasów jest zaatakowanych przez kornika drukarza. W momencie, kiedy byśmy to pozostawili, wtedy ta 1/3 puszczy będzie lasem martwym. A do tego leśnicy starają się nie dopuścić. Bardzo nam zależy na puszczy. My ją kochamy i się znamy na swojej robocie. My jesteśmy ludźmi, którzy mają wykształcenie leśne. Wiemy, jak to zrobić i oczekujemy narzędzi, które pozwolą nam zareagować. Oprócz tego, że kochamy puszczę, tak jak cała Polska, na nas ciąży również odpowiedzialność ustawowa. My musimy postępować zgodnie z obowiązującym prawem. I dlatego oprócz tej miłości jest jeszcze prawo. Musimy go wszyscy przestrzegać.